Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Potrzebującym pomaga na co dzień, ale i od święta. Tym razem okazją do wywołania uśmiechu na buziach najmłodszych były mikołajki i przygotowania przez pracowników MOPS-u bajka. Mopsołajki już na stałe wpisały się w kalendarz organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wydarzeń. Po raz kolejny na widowni Klubu Politechnik zebrali się najmłodsi mieszkańcy Częstochowy, by obejrzeć przygotowaną przez pracownice i pracowników MOPS-u świąteczną bajkę. Żeby dzieciom dać radość, żeby pokazać, że urzędnik to nie tylko taka osoba, która siedzi za biurkiem i nie robi nic poza właśnie wypisywaniem papierów czy udawaniem się do swoich podopiecznych, ale także czasami zamieniamy się w elfy, śnieżynki, panią Mikołajową nawet. No i stąd właśnie cały pomysł. To już kolejny rok, w którym pracownice i pracownicy MOPS-u sami piszą scenariusz do bajki, przygotowują scenografię i wcielają się w wymyślone przez siebie role. Tegoroczna inscenizacja jest kontynuacją Mopsołajki z ubiegłego roku. W zeszłym roku bajka zakończyła się, kiedy zła wróżka stała się dobra. W tym roku okazuje się, że wróżka stała się panią Mikołajową, ale oczywiście nie może obyć się bez kłopotów. Kłopotów świątecznych mamy pod dostatkiem. Dzielne elfy na szczęście pomogą nam te święta znowu uratować. Mamy też nadzieję, że wsparcie dzieci będzie tutaj nieocenione, bo zawsze staramy się przygotowywać przedstawienie tak, żeby dzieci też zaangażować, po to, żeby one mogły tę najważniejszą rolę odegrać i sprawić, że święta po prostu się odbędą.